się obdarza poszedniego dnia Ducha Świętego, aby następca rybaka, wprawnie dzierżąc ster piotrowej nawy, bezpiecznie wiódł przez wzburzone odmęty współczesności wierny lud Boży, pilnie wsłuchany w nauczanie namiestnika Chrystusowego, które pozwala wystrzegać się ciemności błędu i zachęca do życia w blasku Bożej prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za Kościół powszechny, aby bez przeszkód mógł służyć Bogu na ziemi i by możni tego świata nie stawali na drodze realizacji Jego zbawczej misji. Szczególnie obejmijmy modlitwą obecnych wśród nas Jego Ekscelencję księdza biskupa Jana Kopca, ordynariusza Gliwickiego, ich przywidywności księża Edwarda Władysława i księdza rektora Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego Stanisława oraz wszystkich obecnych prezbiterów na czele z proboszczem parafii świętej Anny, wielebnym prałatem profesorem Tadeuszem, niech ich ofiarny trud biskupie i kapłańskie posługi bliźnim będzie drogowskazem wiodącym wiernych ku zbawieniu, podobnie jak posługa wszystkich zgromadzonych przy stole pańskim prezbiterów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę w całym naszym kraju, w województwie małopolskim i stołeczno-królewskim mieście Krakowie. Niech za stawiennictwem świętych patronów naszej ojczyzny, męczenników, Wojciecha biskupa, Stanisława biskupa oraz patrona Akademii Krakowskiej, świętego Jana Kantego, działają w nich obficie dary Ducha Świętego i niech powodowani nimi wypełniają jak najsumienniej swe obowiązki ad majorem Dei gloriam i pożytek wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich kawalerów, kanoników orderu świętego Jana Kantego, świętego Andrzeja Boboli, świętego Brunona, świętego Kazimierza Królewicza oraz świętych Piotra i Pawła, aby czerpiąc z prawdy Ewangelii kierowali się w swym postępowaniu natchnieniem Bożym, a przykładem życia przyczyniali się do pomnażania wiary, nadziei i miłości wśród wszystkich świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się także w intencji naszych rodzin, krewnych i powinowatych, za naszych przyjaciół i współpracowników. Niech wszyscy żyją w zdrowiu i w pokoju, wzrastając w łasce Bożej. Módlmy się za wszystkich, którym bliska jest chwała braci Kurkowych, rycerstwa, polskiej armii, szlachty i ziemiaństwa oraz sarmacka tradycja, aby pielęgnowanie ich było zaczynem ochotnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Kościoła oraz aby spełniając je, kierowani natchnieniem Bożym, odnajdywali prawdziwą radość i szczęście doczesnego życia we wskazanym wszystkim bliźniętom dróg pomnażania wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za honorowego brata Kurkowego, świętej pamięci pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, jak i za naszych przodków, którzy przed nami ponosili odpowiedzialność za los naszej rodzin i całej naszej ojczyzny. Módlmy się także za spokój dusz cierpiących, czyśćców, którym modlitwa nasza jest potrzebna. Niech Odkupiciel świata wybaczył im winy, które popełnili, wynagrodził tym, których skrzywdzili i pozwolił wszystkim oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych. Prośmy, abyśmy zachowując wierność przykazaniom Bożym, trwali w dobrych tradycjach naszych ojców i umieli dzielić się z wszystkimi wiarą świętą i miłością bliźniego. Módlmy się o błogosławione owoce wspólnej modlitwy, abyśmy bratersko się wspierając w naszych obowiązkach zawodowych i rodzinnych, w służbie publicznej i w działalności społecznej, kultywując staropolską ofiarność, gościnność, szczodrobliwość i pobożność, zapracowali na nagrodę zbawienia, szukając wszędzie spełnienia woli opatrzności i dobra Kościoła Świętego. Ciebie prosimy.
Panie nasz Boże, w życiu świętego Jana Kantemu jaśniała tajemnica mądrości i wierności Chrystusowi. Umacniaj nas przez udział w tej ofierze, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. W imieniu tych, którzy dzisiaj zostali włączeni do Bractwa, wyróżnieni, chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim księdzu Inkwatowi, który przewodniczył liturgii, ale też i wielkiemu kanclerzowi. Dzisiejsza uroczystość dla tych, którzy zostali przyjęci, to niewątpliwie wyróżnienie z wielu względów. Także gdy chodzi o ten niezwykły dzień ku czci wielkiego świętego, który tak wiele usłyszeliśmy pięknych słów, świadectw z ust księdza biskupa. Ale dzisiejszy dzień jest wielki również i dla nas, dlatego że mogliśmy publicznie powiedzieć o tym, co jest nam bliskie, czemu służymy i do czego publicznie zobowiązaliśmy się, żeby jeszcze bardziej służyć. To dzisiejsze wyróżnienie to równocześnie zobowiązanie, które złożyliśmy przed Bogiem, wobec przedstawiciela Kościoła, które złożyliśmy wobec Kościoła. Przez ustawnictwo świętego Jana Skęty prosimy o potrzebne łaski do tego, byśmy wypełnili to wszystko, co dzisiaj żeśmy przyrzekali. Niech ja powiem także słowo. Już tak długiej uroczystości, ale pięknych uroczystości nie ma krótkich. Zwłaszcza bardzo rozbudowanych liturgii. Moi drodzy, nasza podniosła uroczystość dobiega końca. I w tym miejscu pragnę wyrazić moją wdzięczność za to, że siódma inwestytura orderu świętego Jana Kantego mogła się odbyć w tej czcigodnej uniwersyteckiej kolegiacie przy konfesji patrona honorowych rycerzy orderu świętego Jana Skęty, nadawanego przez Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych. U świętego Jana Skęty w kolegiackim i parafialnym kościele świętej Anny bywali królowie, inni władcy, osoby mające wpływ na bieg naszej ojczystej historii, kultury. Bywali politycy, ludzie uczeni i nauczyciele, i uczący się, biedni i bogaci, chorzy, zdrowi, rodziny proszące o dar macierzyństwa i ojcostwa. Natomiast po raz trzeci święty Jan Skęt wspólnie ze świętą Anną goszczą braci Kurkowych, świętujących tak wielką swoją uroczystość. Pragnę pogratulować wszystkim uhonorowanym, a te gratulacje składam na ręce Jego Ekscelencji księdza biskupa Jana Kopca z Gliwic. Ekscelencja tak bardzo ściśle związany z Krakowem, z uniwersytetem, z naszym kościołem i patronem uczonych, jako że sam jest uczony, ze świętym Janem Skęty. Dlatego też cieszymy się bardzo, że w dniu dzisiejszym i na taką uroczystość również zechciał dotrzeć do naszej krakowskiej świętej Anny. Wraz z gratulacjami za pośrednictwem Jego Magnificencji księdza profesora prałata Stanisława Dziekońskiego ślę pozdrowienia do Warszawy. Nie przenosi się nam stolicy do Krakowa, ale gdzie tam w stołecznym mieście w dwóch parafiach pod wezwaniem świętego Jana Skęty przechowywana jest o nim pamięć i gdzie odbiera należy mu cześć. Także u świętej Anny przy konfesji świętego Jana Skęty zadomowiła się poprzez tę uroczystość jeszcze jedna forma czci oddawanej naszemu patronowi.
Ksiądz proboszcz przywitał wszystkich tu zgromadzonych. Ja serdecznie dziękuję za obecność. Wiem, że niektórzy pielgrzymowali z daleka, bo traktuję tę podróż jako pielgrzymkę, a więc religijny aspekt podróżowania. Musieli oni pokonać wiele odległości. Chwała im za to. Na ołtarzu znajdują się relikwie świętego Jana Kantego. Jest jego przedramię, ręka, którą chwytał pióro jako uczony i skryba, ale też z tą samą ręką, szczerze otwartą dłonią, wspomagał potrzebujących. Myślę, że i nam nie posłąpi daru z nieba, które wyprosił swego mistrza Jezusa Chrystusa, bylebyśmy tylko umieli je podchwycić, jak to lecą z nieba, bo najwięcej kłopotu to właśnie jest z tym. Szczęść Boże. A teraz wychwalajmy Boga najlepszego i najświętszego za wszystkie łaski i dary, którymi nas obdarzył i obdarza, pomimo ludzkiej słabości i grzechów. Tadeusz.
Synu, odkupicie ludzi Gata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójcu Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maria. Módl się za nami. Święty Janie Kant. Módl się za nami. Wierny sługo Jezusa Chrystusa. Módl się za nami. Żarliwy znawcy i głosicielu Ewangelii Chrystusowej. Módl się za nami. Czcicielu Męki Pańskiej. Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa. Módl się za nami. Czcicielu Najświętszej Boga Rodzicy. Módl się za nami. Czcicielu Świętej Anny. Módl się za nami. Gorliwy naśladowcy świętych. Módl się za nami. Ozdobo i patronie stanu kapłańskiego. Módl się za nami. Ojcze ubogich. Módl się za nami. Wzorze chrześcijańskiej dobroci. Módl się za nami. Nauczycielu i wzorze miłosierdzia ewangelicznego. Módl się za nami. Obrońcom pokrzywdzonych. Módl się za nami. Ucieczko strafionych. Módl się za nami. Opiekunie więźniów. Módl się za nami. Patronie i opiekunie pielgrzymów. Módl się za nami. Wielki cudotwórca. Módl się za nami. Zdrawiający chorych. Módl się za nami. Przywracający wzrok niewidomych. Módl się za nami. Porci ocalenia dla tonących. Módl się za nami. Pociecho i ratunku umierających. Módl się za nami. Głosicielu sprawiedliwości Bożej. Módl się za nami. Orędowniku za grzesznikami przed Bogiem. Módl się za nami. Patronie naszej ojczyzny. Módl się za nami. Patronie miasta Krakowa. Módl się za nami. Ozdoba Akademii Krakowskiej. Módl się za nami. Świetlany wzorze stanu profesorskiego. Módl się za nami. Patronie stanu nauczycielskiego. Módl się za nami. Opiekunie naukami się zajmujących. Módl się za nami. Nauczycielu prawdy. Módl się za nami. Ucieczko we wszystkich potrzebach. Módl się za nami. Cieszący się zebranymi w niebie. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Kanty. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię przez przyczynę świętego Jana Kantego kapłana. Wysłuchaj naszych próśb i racz obdarzyć łaską i błogosławieństwem wszystkich, którzy się z ufnością do Ciebie zwracają. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże, cóż Polska. No, man.
Tak się prosi kogoś w kogo? Littere testimoniales presentibus litteris testificamus spectatissimum Dominum Boguslavum Adamum Antonium Zradzinski insigni generis srebrne cur ornatum incetum iaculatorum togatorum cooptatum esse ut munerum suorum sacrosancte ecclesiae romane et rei publicae tuendorum consius et ilius veteris in invocationis Deus honor patria haut immeror perfectam iaculatoris togati speciem confirmare, firmare et propagare usque paratus esset. Signum Vladislaus Ioannes Cantiga Siglo, protonotarius apostolicus supra numerum, custos sepulcri sancti Ioannis Canti, etc., etc., Nevomirus Grido Ireneus Rocos Kuczynski Magnus Cancellarius fraternitatem equesti Sagittaria. Proponuję Gniewkę na biskupa obrazu. Littere testimoniales presentibus literis testificamus spectatissimum dominum Danielum Michaleum Stavinoga in sicci generis srebrni cur ornatum. Jeszcze dwie godziny przed nami. Bogdanum Józefum Greczuk. Nikt tego nie rozumie, nie słucha. On zrozumiał. Nazwiska i imię medalu. Patricium Tadeum Gregorium Stawinoga. Tego nie ma. Nie ma, on idzie jeszcze. Littere testimoniales presentibus litteris testificabem illustrissimum dominum Christophorum Paulum Andream Lazarum Cugea. Petrum Michaleum Paulum Kuchaczyk. Arturum Ioannem Andream Miernik. Markum Franciscum Jakubiak. Jest. Christophorum Paulum Andream Lazarum Cugea. Nie ma, nie ma. Tak jest, bo tam było. Wisłaum Marianum Niegowski. Romanum Henrikum Orlicz. Już wyjechał. Georgium Petrum Oremczuk. Już byłeś wołany. Petrum Georgium Antonium Ostafil. Petrum Paulum Ioannem Ruciński. Profesorem Andream Paulum Ludowikum Szumański. Tak, małżonka. Bernardum Tadeum Ioannem Szymańskim. Ioannem Petrum Stefanum Kosmowskim. Danielum Franciscum Bonaventuram Głowacz. Illustrissimum Dominum Markum Tadeum Wenceslaum Burkiewicz. Burkiewicz. Petrum Michaleum Paulum Kucharzyk. Marianum Petrum Turowski Illustrissimum Dominum. Thank you.
prezbiterum profesorem Stanisławem Christoforum Józefem Dziekońskim. Brawo! To zdjęcia w drugą stronę? Tak, tam zaraz, 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 tak, Sławomirum Marium Andream Kowalski. Alfredum Stanisławum Joannem Kabata. Silwie Iwone Anne Salawa. Zdjęcie. Petrum Paulum Patricium Baran. Stanisławum Christoforum Józefum Dziekońskim. Instalacja, bo tam to było rycerskie, to jest druga. Bo to jest liter. Tak, jeszcze raz proszę zrobić zdjęcie. Danielu Franciscum Bonaventurum Głowacz. Martę Barbarę Marię Magdalenę Grzybek. Markum Franciscum Jakubiak. Membrum Parlamenti Republika Polonia. Dziękuję. Sławomirum Marium Andream Kowalski. Alfredum Stanisławum Joannem Kabata. Danielem Michaleum Stawinoga. Patrycjum Tadeum Gregorium Stawinoga. Arturum Joannem Andream Miernik. Finis Coronatopus, to już wszyscy. Teraz proszę księdza Infłata o modlitwę przed posiłkiem. Proszę wszystkich o powstanie. Nieważna modlitwa, bo już wszyscy zjedli. To im co zjedli, to zaszkodzi. Teraz to, żeby dojedli teraz, to nie. To były przystawki. Ja zjedzę jeszcze raz. Pomocy, Panie Boże, nam te dary, które będziemy z Twojej łaskawości spożywać, naucz nas dzielić się z miłością i dobrocią z tymi, którzy nie mają, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Smacznego. Ojca, Syna, Ducha. A przykrywać nam za chwilę będzie, jak się rozłożą, panowie z kapeli z Bronz. I dla tych, którzy są spoza Krakowa, powiem, że szczególną atrakcją dzisiejszego wieczoru będzie to, że odwiedzi nas prawdziwy laikonik. Także ci, którzy nie widzieli jeszcze w życiu laikonika, będą mieli okazję go zobaczyć dzisiaj na żywo. A z Krakowa. Zapraszam. Donowin, to daleko słynie, pogoda w uśmie na każdej dziewczynie. Tu idę dalej, szmareczko wina nalej, dalej, dalej do buchana, tak szmareczko malowane.
Proszę Państwa, wszedł Antoni, przyniesie nam szczęście, bezpieczeństwo, dzisiaj do wiary dostaliśmy. Ja mam taka jest historia, że każdy podobnie mogłaby znajdować dostępną osobę, przynosi szczęście, bo jest to tradycją już od dawna, prawie od tysiąca lat. I proszę się pozwolić dotknąć, jak to widać. A przy okazji na ten symbol cały, proszę tam wrzucić, no, broń Boże, gwoździa i kamienia też nie. Można tam wrzucić, ile Państwo można. Na zakończeniu przedziałem nie drukają, no i nie drukają. Ale z tymi fajnami, no i tak naprawdę. Zdrowia! 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 Zdrowia!
Yeah.